Cześć, witam na swoim kanale. Dzisiaj będzie film o pomidorach, a mianowicie o tym, dlaczego pomidory nie chcą dojrzewać. Spójrzcie, pomidory są już ładnie oderwane, usunięte liście, wystawione na promienie słoneczne, a dopiero jeden dojrzał. Tutaj jest wykonany dokładnie ten sam zabieg, dopiero ten zaczyna lekko bieleć, tutaj tak samo. I dlaczego tak się dzieje? Ogólnie jest kilka powodów. Jednym z nich jest po prostu pogoda. Pogoda, a mianowicie temperatura w nocy. W nocy u mnie jest 9-10 stopni, więc cały proces dojrzewania pomidorów zostaje zahamowany i one dojrzewają dopiero teraz. Wyszło słońce. Te dni też nie są jeszcze jakieś bardzo ciepłe. I po prostu cały proces dojrzewania pomidorów jest zahamowany. Dotyczy to pomidorów w gruncie, jak również pomidorów w tunelu. Choć w tunelu już są lepsze trochę zbiory, no a w gruncie widzicie, ostatnio jak nagrywałem film o pomidorach gruntowych, właśnie to ten jeden pomidor się czerwienił, teraz dopiero się zaczerwienił. On jest do zbioru, no a reszta jeszcze stoi, zatrzymała się i ze wzrostem, i z dojrzewaniem. Tutaj się robi biały, ten też zaczyna bieleć, ten też. No ale ogólnie to jest wszystko mało. Teraz spójrzcie tutaj na pomidory w tunelu. Już jest nieco lepiej, spójrzcie, bo te pomidory dojrzewają. Jest to spowodowane tym, że w tunelu jest po prostu wyższa temperatura w nocy. Ale też to grono już mam prawie całe oberwane. Z tego grona też, tutaj też już coś zerwałem. Ale to wszystko tam z tyłu, z pomidora też jednego tam zerwałem, ale to wszystko to jest mało. I na temperaturę nie mamy wzrostu, z tym nic nie możemy zrobić. Ale to co możemy zrobić to poobrywać liście nad grona, które już wykształciły pomidory o właściwym rozmiarze. Spójrzcie, tutaj są dwa takie pomidory, tutaj jest całe takie grono dużych, tam tak samo. Więc pierwsze co należy zrobić to odsłonić te pomidory, żeby do nich jak najwięcej właśnie promieni słonecznych docierało. Drugą rzeczą to jest regularne teraz podlewanie, ale niezbyt intensywne. Zbyt intensywne podlewanie wobec tym stadium rozwoju pomidorów też jest dla nich niekorzystne. Kolejną rzeczą jaką możemy zrobić to obrywać pomidory już dojrzałe. Ten jeszcze jest, ma tutaj lekko zielone, to go zostawimy, ale jeśli będziecie mieli już jakiś pomidor czerwony, dojrzały, to należy go zerwać, zebrać i po prostu następne pomidorki dzięki temu zaczną dojrzewać szybciej, zaczną łapać kolor i będą po prostu sprowokowane do tego, żeby te pomidory zaczęły dojrzewać. Ostatnią rzeczą, jaką ja proponuję zrobić, to nawieść pomidory potasem. Potasem, który teraz jest im bardzo potrzebny do dojrzewania. Wspomoże on po prostu proces dojrzewania. Te pomidory będą lepiej dojrzewać, lepiej będą się rozwijać. Poza dojrzewaniem młode pomidory, które są małe jeszcze, zaczną lepiej rosnąć. Jeśli macie jeszcze gdzieś kwiaty, to zaczną się one lepiej zawiązywać. Te rady, które teraz Wam powiedziałem, możecie stosować zarówno i w tunelu, jak również w gruncie. Tak więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji kanału i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.